Loża Radiowa. W loży Radiowej witamy już naszego gościa, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Kłosowski. Dzień, dzień dobry, dobry. państwu, dzień dobry paniom. Zaczynamy od tematu najświeższego od północy. Opolscy strażacy walczą z pożarem nielegalnego składowiska śmieci w Dąbrowie. Niecały miesiąc temu informowaliśmy o tym, że na opolskim odcinku autostrady został zatrzymany transport śmieci z Niemiec, właśnie kierowany do tego składowiska, na to składowisko. Miesiąc minął, składowisko dalej jest, było tam. Dziś w nocy pewnikiem, no możemy się tak domyślać, no samo zapłonu raczej nie było w takich przypadkach, nie ma samo zapłonu. Ja. A z drugiej strony mamy informacje z Parlamentu, mamy dyrektywy, które nakazują nam przykładać się do segregacji, mamy te normy spełniać do 2020 roku. Połowa 50% odpadów to już mają być odpady segregowane, segregowalne, no to tak transfer idzie z zachodu, a z drugiej strony zachód narzuca nam pewne rozwiązania. Tak. Znaczy ja ja panią powiem, że jestem zbulwersowany tym, że te, te przypadki, które miały miejsce gdzieś tam w kraju, słyszeliśmy o nich, że to jest zjawisko, które zaczyna przybierać skalę taką masową i o których premier Morawiecki mówił wprost, że, że no mamy do czynienia z jakąś mafią śmieciową. Myślałem, że ominie nasze województwo, jednak no, widać, że, że nic nie omija naszego województwa. Tym bardziej, że jak pani redaktor wcześniej w rozmowie w wspomniała, no, transport tych śmieci niewiadomego pochodzenia gdzieś tam był zatrzymany na autostradzie. To wiemy, że z Niemiec te tra ten transport no do nas. I, i, I ja powiem tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pani redaktor powiedziała, że dyrektywa unijna nakazuje nam segregowanie yy, śmieci. Ja niestety podejrzewam, oczywiście z, mówię to z, z ironią, że to stała się taka Polska metoda segregacji śmieci: podpalić te śmieci, bo wtedy już wtedy, po, po, po podpaleniu nikt nie stwierdzi, czy one były posegregowane, nie posegregowane. W ogóle nie wiemy, czy tam nie ma substancji szkodliwych, czy tam nie ma substancji toksycznych wśród tych, które się palą. Dobrze się składa, i mam nadzieję, że tą, a tej audycji słucha pan komendant wojewódzki policji. Ja zachęcam do tego, żeby tu w tej sprawie zdecydowanie działać. Myślę, że pan komendant trzyma rękę na pulsie, bo znam pana komendanta i wiem, że wszystkie ważne sprawy są w spektrum jego zainteresowania. Natomiast po audycji będę rozmawiał jeszcze z panem wojewodą. Oczywiście, no, tu jest pewien nadzór nad tym składowaniem tych odpadów, i tutaj i jednak. Jak ustawodawca pozostawia to w rękach nadzoru służb powiatowych, co nie znaczy, że którekolwiek służby propaństwowe mogą na to przymykać oka. No, tu, wszystkie służby ja na to bardzo mocno liczę, chciałbym bardzo, żeby województwo polskie jako najmniejsze w kraju były. Było tym województwem, na terenie którego się to zdiagnozuje, stwierdzi, uka ukaże przykładnie, tak żeby ten przypadek był przypadkiem takim ostatecznym i finalnym dla całego kraju. Bo jak, wi jak wiemy, te kilkanaście przypadków płonących wysypisk w kraju jednak nie zostały wykryte ostatecznie. W związku z tym jest, jest okazja, żeby na tym nieszczęściu rzeczywiście podkreślić, że województwo opolskie, służby województwa opolskiego bezwzględnie, na to, pod kogo to bezpośrednio podlega, stwierdziły, ukarały przykładnie i, i, i nie będziemy mieli więcej z tego typu zjawiskami do czynienia. Oczywiście to się nie stanie, jeżeli przepisy też nie będą nam sprzyjać. Wiemy, że po tych wszystkich wydarzeniach obserwowanych na terenie całego kraju y, ruszyła też zmiana dotycząca właśnie przepisów. Mają być też wyższe kary, bardziej nadzorowany ma być ten cały proces, y, więc pozostaje wierzyć, że, że to Pomoże. Znaczy przepisy przepisami, a życie życiem. Ja zawsze tego. Tej, oczywiście to jest bardzo ważne. Bo czy do musi tej być pory, podstawa prawna do działań restrykcyjnych. To takie. M, ja śmiem twierdzić, że założenie takiego wysypiska m, nie wiązało się zbyt dużymi obciążeniami. Od jakaś tam jedna czy druga zgoda środowiskowa, czy jakaś tam inna, bez zwracania szczególnej uwagi na to, co ewentualnie tam będzie składane, a, a, a powiedzmy sobie wprost, no, było tam składane wszystko. No, od A do Z te Właściciele, właściciele później nagle znikają. A później właściciele albo znikają, albo nie przyznają się do tego, albo stwierdzają, że oni nie wiedzieli, że tam wśród tych odpadów były na przykład y, y, właściwie z, z, cała tablica Mendelejewa była składana i tak dalej, i tak dalej. Służby powiatowe twierdzą, że nie mają odpowiednich instrumentów do tego, żeby badać, czy te odpady są właśnie z, z, z całym przekroju tablicy Mendelejewa, czy nie. No i mamy takie troszeczkę taki niedowład państwa w w tym względzie trzeba z tym skończyć. No to, to po tej pladze płonących wysypisk śmieci, z którym mieliśmy do czynienia w kraju, mówię, chciałbym, żeby Opolszczyzna była takim ostatnim przykładem, ale przykładem takim pozytywnym, gdzie udało się to stwierdzić, wyeliminować i dać przykład całemu krajowi, jak to robić. Do rozmowy z naszym gościem wracamy po piosence. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Kłosowski. I przenieśmy się, panie pośle, do Europarlamentu, ale śladami polskimi. Mieliśmy niedawno wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Miał mówić o wizji Europy. Trochę ta dyskusja wokół jego wystąpienia skoncentrowała się, czy bardzo się skoncentrowała na problemach wewnątrzkrajowych. Ale zacznijmy od tej wizji Europy przedstawionej przez. Z premiera. Co jakbyśmy mieli wskazać takie najważniejsze elementy, które pojawiły się w tym przemówieniu, czego one dotyczyły? Premier mówił o nowoczesnej Polsce. Premier mówił o konkurencyjnej Polsce. Premier mówił o tym, że sytuacja, że, że pozycja Polski w Unii Europejskiej, nie tylko w Unii Europejskiej, bo również w tej gospodarce światowej, coraz bardziej wzrasta. Premier mówił o Polsce 4D, czyli tej rozwiniętej technologicznie, powiedziałbym. Premier mówił o reindustrializacji. Premier mówił o tym, że udało nam się poradzić z problemami podatkowymi, tak zwanymi tak zwanymi nadużyciami watowskimi z którymi Unia Europejska dosyć nieskutecznie powiedziałbym walczy i o tym premier też mówił i o tym premier też mówił właściwie może mniej chwaląc się, ale pokazując w jaki sposób Polska sobie z tym po, po, poradziła. Siedział w pierwszej ławie komisyjnej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej pan Dąbrowskis, pan komisarz Dąbrowskis, który widziałem skrzętnie notował jak to pan premier podaje te przykłady w jaki sposób Polska... No właściwie finansuje te wszystkie prospołeczne programy, czyli 500 plus, 300 plus leka, lekarstwa leki dla emerytów, właśnie z, z tego uszczelnienia VAT-u, bo są kolosalne pieniądze. W skali, w skali roku, jak mówił premier, to bodajże 50 miliardów złotych, gdzie udało się odzyskać tego VAT-u, no to wszystko do, do 2016 czy 2015 roku Gdzieś znikało. Znikało w kieszeniach cwaniaków, prawda, którzy oszukiwali na tym wacie kosztem całego społeczeństwa. Od 2015, od końca właśnie, od 2016 roku, kiedy wprowadziliśmy pewne mechanizmy, no to wszystko zaczęło trafiać do ludzi, no, zwykłych obywateli, którzy tych pieniędzy potrzebują dla swoich dzieci, dla, dla, na życie po prostu rodzin. To wszystko budziło zainteresowanie. No ale jak zwykle, no, pojawiają się. Nasi rodzimi posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy reagowali na wypowiedzi premiera albo dzikim śmiechem, albo jakimiś zgryźliwymi uwagami. No właśnie... Ja powiem tak, nawet Verhofstadt. Giefer Hofstadt, który kojarzony jest z takim drapieżcą polskim, prawda, ciągle atakującym nasz kraj, nawet on w swoim wystąpieniu zachował się tak, powiedziałbym, wstrzemięźliwie. Słuchałem go, bo obiecywałem sobie, prawdę mówiąc, jak miał zabierać głos, no, mówiłem do siebie: Ach, no to teraz będzie jazda. Nie było jazdy. Wypowiedział powiedział się z uwagą. I z takim, powiedziałbym, szacunkiem do, do, do premiera. No, oczywiście później, po, po debacie, zachował się w sposób niedyplomatyczny, i myślę, że to, to niepotrzebnie wypowiedział się, że polski premier zachował się w czasie wystąpienia jak bankomat. Bo, bo rzeczywiście, no, pan premier Morawiecki mówił bardzo fachowo. Pan premier Morawiecki mówił bardzo profesjonalnie o tym, jak powinna wyglądać wizja Europa. Natomiast i, i, i jaka, jak, jakie miejsce dla Polski widzi w tej przyszłej Europie, oczywiście nie um, unikał tego i mówił o tym wprost, że Polska, miejsce Polski w przyszłej Europie powinno być godne. I Polska idzie w tym kierunku, co. I też zauważył, to słusznie zauważył, że to przeszkadza wielu państwom, które w tej chwili pełnią rolę lidera w Unii Europejskiej. I jak obserwują tą wzrastającą rangę i wzrastającą pozycję Polski, no to troszeczkę ich tokuje i. Nie powiedział tego wprost. Zachował się jak dyplomata, ale zasugerował, że może przez to właśnie Polska jest tak bardzo ciągana i, i oskarżana o różne niecne rzeczy, które się rzekomo w Polsce dzieją, a które są nieprawdziwe. Oczywiście po takim wystąpieniu opozycja, posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej swoje zrobili konferencję prasową no i opowiadali różne rzeczy takie, które Polsce nie pomagają. Ja zachowam się tu bardzo delikatnie. Powinienem powiedzieć ostrze, ale na pewno Polsce nie pomagają, a niektórzy europosłowie w czasie tej debaty, w czasie wystąpienia pana premiera Morawieckiego, rozdawia, rozdawali jakieś kartki takie infantylne gdzie innym posłom ze swojej frakcji, frakcji EPL-u, żeby stawiali sobie przed nazwiskami, prawda, żeby no na pewno nie pomagać Polsce, nie pomagać polskiemu premierowi. Tego mi brakowało i to mnie bardzo raziło, że na obczyźnie w Parlamencie Europejskim nie, potrzym nie potrafimy, a właściwie posłowie opozycji nie potrafią dbać o mocną pozycję Polski, a wręcz przeciwnie, robią wszystko, żeby tą pozycję polską osłabić. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Przypomnijmy, że naszym gościem jest dziś eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Kłosowski. Jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy wystąpieniu Mateusza Morowieckiego na forum Parlamentu Europejskiego, powiedział pan o zachowaniu właśnie opozycji podczas tych Podczas tego wystąpienia, a ja chciałabym się chwilę zatrzymać przy tych pytaniach kierowanych już do premiera ze strony naszych eurodeputowanych, właśnie na forum, nie na konferencji, nie po. Do mediów się, przebił się taki obraz, oczywiście nie, do wszystkich, nie we wszystkich mediach, natomiast pojawił się taki obraz Mateusza Morawieckiego, jakiegoś takiego chłopca karconego przez swoich eurodeputowanych. No niestety, tak jak mówiłem, czy, czy, czy wspomniałem o tym, polscy europarlamentarzyści zadając pytania, no robili wszystko, żeby upokorzyć polskiego premiera. No to, było, to był smutny widok, przykry widok, bardzo przykry widok. Gdy porówna się dodatkowo debaty, które odbywa, odbywają się w Parlamencie Europejskim z premierami innych państw, bo ja mam taką, takie porównania. bo To było są ósme, tak? Tak, to, to tak. było ósme. Wcześniej mieliśmy z premierem, z prezydentem Francji, z Macronem, prawda? No wiele tego typu spotkań, gdzie, gdzie szefowie państw europejskich, członków Unii Europejskiej właśnie przemawiają, mówią swojej wizji Europy. I tam też były takie ataki? No właśnie. No jak sobie zestawię to z wystąpieniami innych posłów, to proszę mi wierzyć, że tam nic takiego nie było. Tam było jednak mimo wszystko w wystąpieniach. A ENF, jedna z frakcji skrajnych w Parlamencie Europejskim, czy antyeuropejska frakcja, do której należy wielu Francuzów, ma prawdopodobnie wiele do powiedzenia Macronowi, bo jest to. Jest to rywal pani Le Pen, która w tej frakcji była, wiadomo, że tam no, konflikt czy spór między tymi osobami, między tymi wizjami Europy, wizjami Francji jest bardzo ostry. Ja nie wiem nawet czy nie ostrzejszy niż w Polsce. No, przecież tam płoną miasta, płoną samochody, tam, tam się dzieją rzeczy jak ostatnio bodajże w Nans, bardzo niebezpieczne, prawda? Natomiast proszę mi wierzyć. Na tego typu ataki nikt z frakcji francuskiej sobie po prostu nie pozwolił. No, no, proszę mi wierzyć, że <laughs> oni to traktują. Jako wspólną politykę fran francuską. Dbanie o prestiż Francji na arenie międzynarodowej. A mogliby, naprawdę mogliby powiedzieć, bo w parlamencie europejskim w, w Strasburgu, chociaż, prawda, do którego jeździmy raz w miesiącu, no nie ma od dwóch lat, nie ma ciepłej wody, jest jakaś tam legionella. Nawet, na gdyby, co nawet gdyby to, któryś z parlamentarzystów francuskich wstał i powiedział: Panie prezydencie, pan tu mówi o pięć, na Europie. Pan tu mówił o wizji, o rozwoju, o jakiejś strefie euro wspólnej, żebyśmy przystąpili o Francji, dwóch, żeby Francja była w tej, w tej sferze szybszej prędkości, większej prędkości Unii Europejskiej. O czym Pan mówi? Przecież w Parlamencie Europejskim mam legionele, przecież od dwóch lat nie ma ciepłej wody. To może zacznijmy od takich, prawda? Polityki mm -hmm. ciepłej wody w kranach jak Donalda Tuska, a dopiero później skoncentrujemy się na tym, proszę mi wierzyć. No, ale na przypadku... takie złośliwości było miejsce. Żaden z europosłów francuskich nie zastosował, bo chodzi Ale o panie, prestiż Francji. Panie, panie Europośle, chyba nie był pan zaskoczony, bo to jednak, jeżeli chodzi o ten polski styl debaty, no bo to już kolejna odsłona i ten problem Polski też jest na płaszczyźnie europejskiej mocno, mocno omawiany, więc mam wrażenie, że tutaj jakkolwiek poczucie takiego y, y, i byłem zaskoczony, i nie byłem zaskoczony. No, no właśnie. Bo powiem tak, że mm, nie, nie byłem zaskoczony, biorąc pod uwagę sekwencję zdarzeń. No, tych ataków, tych donosów, tych skarg na Polskę w takich lub innych sprawach, ważnych lub mniej ważnych, prawda? natomiast wyobrażałem sobie to w ten sposób że co innego debata przy udziale 20 radnych gdzie jest jakaś tam skarga 20 na sali bo na 751 europosłów w czasie takich debat na temat rzekomego łamania praworządności pojawia się w porywach do 50 radnych na przepraszam, europosłów na sali obrad Parlamentu Europejskiego to naprawdę z Parlamentu Europejski świeci pustkami nie przychodzą nawet szefowie Głównych frakcji Europarlamentu. To dowodzi, że to jest zupełnie margines marginesów. No i tak sobie pomyślałem, że no, takie jakieś tam debaty, oczywiście, które są powodowane donosami naszych kolegów z opozycji na, na, na rząd, no, no to jest jakiś margines. Natomiast myślałem o tym, że jednak, mimo wszystko premier polski myślałem mimo wszystko że debata która jest ukierunkowana zupełnie in, inaczej Myślę, tematycznie że te przede polski. wszystkim szkoda że nie, mogła, że nie wybrzmiała dostatecznie mocno i nie była omówiona bardzo mocno właśnie ta wizja polski, polska wizja Europy no bo de facto o to chodziło wyjściowo w tym, w tym wystąpieniu a gdzieś to zostało skierowane na te, na te inne tory ja, ja powiem tak Trudno rozmawiać z kimś, kto przychodzi na dyskusję z tezami. Można, można starać się wszystko powiedzieć, jak my to widzimy, jak widzimy Polskę 4D, jak widzimy Polskę 2D, jak widzimy elektromobilność. Jak to, jak, a ktoś zadaje pytanie, no ale panie premierze, no ale tam u was dwóch sędziów, prawda, protestuje, no i no to, to wszystko sprawdza. A premier mówi, no nieprawda, bo jest tak i tak. I dalej mówi o tym, jak to widzi, jak, jak, z tą, jak z tym euro, bo tam padło jedno z pytań, nie wiem, już którego z europosłów, odnośnie, kiedy Polska przystąpi do strefy euro. Mówi, kiedy? Wtedy, kiedy obywatele polscy będą czuli się bezpiecznie, kiedy nie będzie drożyzny, kiedy będzie gwarancja, że my wyrównaliśmy poziom rozwoju ekonomicznego z tymi praja, krajami starej Unii. Premier no i powiedział, to w... że nie podchodzi do tego ideologicznie Dokładnie, tylko doktrynalnie, właśnie. tylko rzeczywiście mm -hmm. praktycznie. I, I jedno takie pytanko się zdarzy, no ale za chwilę ktoś znowu znalazł się wśród polskich europosłów. No ale panie premierze, no bo tam pod sądem najwyższym i tak dalej, i taka jazda bez trzymanki. No. Do tematów europejskich z naszym gościem wracamy poprzez. Przerwie. Przypominam naszym gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Kłosowski. Jeszcze pytanie panie pośle, o ordynację do Europarlamentu. Yy, wiemy, że rozpoczął się proces zmian. Wiemy też, że ta ordynacja jest naprawdę mocno skomplikowana i to jest główne hasło Prawa i Sprawiedliwości, żeby to uprościć. Ale yy, przeciwnicy tych zmian mówią, że to zachłanność Prawa i Sprawiedliwości, że według tych nowych reguł zyskają przede wszystkim silni, w tym wypadku yy, PiS i Platforma Obywatelska, ewentualnie Zjednoczona Opozycja, a jest to taka pałka na tych słabszych, najmniejszych, PSL, czy chcący też wystartować po raz pierwszy kuki z 15. Żadnych pałek. Nie mamy żadnych pałek i nie zamierzamy chodzić z pałkami czy jakimiś innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Powiem Państwu tak. I paniom powiem tak. W tej chwili w Europie toczy się debata, jak powinny odbywać się Wybory europejskie, żeby były jak najbardziej uczciwe, jak najbardziej reprezentatywne, różne kraje. I też członkowie... zrozumiałe dla obywateli, bo jak I się nie tak, rozumie, to tak, trudniej tak. wziąć tym no, udział. czy Tu, jeżeli chodzi o przykład niemiecki głosowany ostatnio, to bym miał wątpliwości, czy tu chodzi o uczytelnienie tych mm. wyborów, a no, dlatego mówię, że. Ale zainteresowanie w... wyborami na przykład do Parlamentu Europejskiego jest niskie. niskie. I, 20%. I właśnie, 24. I dlatego, a, a biorąc pod uwagę jeden przykład, taki tak, tak zwany wentorów. Mandat w naszym kraju i biorąc pod. A, wędrujący mandat kończy się mniej więcej tym, że jeżeli pan X w okręgu opolsko-dolnośląskim ma naprawdę dużą, wysoką ilość głosów, zebrał dużą ilość głosów, 50 tysięcy, ale mimo wszystko okręg śląski jest tak ludnościowo, jeżeli chodzi o uprawnionych do głosowania, o tyle większy od okręgu opolsko-dolnośląskiego, czy okręg mazowiecki, prawda? Czy okręg wielkopolski, który jest dosyć spory, czy okręg zachodniopomorsko-lubuski jest, który jest dosyć spory. I jeżeli tam znajdzie się Europoseł, który uzyskał większą ilość głosów, to ten mandat z województwa opolsko-dolnośląskiego. Tak go traktujmy nie pozostanie, mimo ogromnie dużej ilości głosów, nie pozostanie w województwie opolskim, tylko, wędruje. tylko trafi do województwa mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i tak dalej. Czy to jest uczciwe, czy ludzie to um, łapią, czy ludzie to odbierają jako um, czytelna procedura głosowania, prawda? Czy ludzi to zachęca do tego, żeby pójść do głosowania? Ja śmiem twierdzić, że nie zachęca. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w Unii Europejskiej pojawiły się różne koncepcje. Na przykład koncepcja listy krajowej. No to um, listy krajowej, czyli wystawiania przez partie polityczne list ogólnokrajowych, niemieckich, holenderskich, belgijskich. Moim zdaniem tego typu listy, Polska nie za bardzo do tego się przychylała, ale są kraje Unii Europejskiej, które bardzo mocno prą w kierunku tej listy ogólnokrajowej. Na szczęście, tak jak w przypadku sądownictwa, na całe szczęście kwestie dotyczące wyborów państw. pozostają w kwestii samodzielnej decyzji państwowej. Pojawił się niemiecki przykład tak zwanego kandydata czyli tego najwięcej uzyskanych kujących głosów. Ostatnio głosowany, gdzie koledzy z Niemiec podchodzili do nas nie tylko z mojej frakcji, ale też z różnych innych frakcji podchodzili do nas i prosili, ażeby Polacy głosowali przeciwko zmianie ordynacji wyborczej w Niemczech, która dopuszcza do udziału w wyborach czy właściwie do skutecznego wybrania na posła tylko tych kandydatów, którzy przekraczyli jakiś niebotyczny ustalony przez CDU i CSU to porozumienie próg wyborczy, czyli o wiele gorsza sytuacja niż, niż, niż w Polsce. My idziemy, wydaje mi się, dosyć umiarkowanie. Chcemy to uporządkować, bo w tej chwili to jest no, no, totalny miszmasz i to właśnie tak jak powiedziała pani redaktor, bardziej zniechęca do wyborów, ludzie tego nie rozumieją po prostu, jak może mandat na przykład wędrować. Jest to uproszczenie, natomiast czy to jest całkowite uproszczenie, no pewno jakoś do tego dojdziemy, czy będziemy dochodzić, no, powiem tak, 12 lat nikt przy tym nic nie robił. Kompletnie nic przy tym nikt nie robił. Wszystkim to pasowało w jakiś sposób. Jeżeli, a, a na pewno była wola do tego, czy były takie przymiarki do tego, żeby się tym zająć. No znowu, jak myśmy zaczęli to robić, przestać gadać o tym, tak jak to robimy z sądem. Wszyscy mówili od, od 12 lat, wszyscy w tym kraju mówią, że sądy działają źle, że a to zmienić. Nikt nic nie robił. ale Wszyscy narzekali, tak typowo po polsku. Przyszedł kto kto zaczął to robić, no to wszyscy są prawda, teraz przeciw, bo, bo znalazł się ktoś, kto powiedział, że to się da zrobić i zaczyna to robić. I tak samo jest z tą ordynacją wyborczą. Moim zdaniem nie jest to pałka w stosunku do żadnego innego ugrupowania. Powiedziałam, że jest to marchewka do wszystkich innych ugrupowań. Zachęta dla wszystkich innych grupowań. Wszyscy mi karty na stole. To jest zachęta może nawet do będąca trochę, się, tak? troszeczkę przeciwko nam. Prawda? Bo, bo w ten sposób stawiamy warunki. Zjednoczcie się, no weźcie się, Kiedyś pogódźcie porozumcie gruntów, się. Prawda? Rolników namawiano Dokładnie. W Porozumcie się między sobą, stwórzcie jakieś mocne tak. listy w, w jakiejś koalicji, no wtedy załapiecie się na ten mandat. Ugrupowanie rządzące nie, moim zdaniem nie powinno się tak zachowywać. Jak, jak chcecie być osobno, jak chcecie iść o, każdy kiedy, sam. Kiedy ma takie Trudno. notowanie jak Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili? Mo znaczy, może, Czy Ja bo... przypominam sobie I... sytuację tutaj w 2001 roku, gdzie tworzyłem na opolszczyźnie PiS. PiS miał 0,7% poparcia. I wszyscy pukali się w głowę. Co ty, Ten PiS jeszcze był wtedy AWS, RS, AWS. I wszyscy pukali się wtedy w głowę. Powinniście się jednoczyć. Powinniście robić to do zjednoczenia trzeba dojrzeć. Ja myślę, że to jest doskonała okazja, żeby w tej chwili te wszystkie ugrupowania, które płaczą nad tym, że nie wejdziemy, nie wejdziemy, no, no, no weźcie jakoś, zawiążcie koalicję, połączcie się, może wtedy będziecie mieli szansę. Do eurowyborów jeszcze trochę czasu jest, przypomnijmy w maju 2019 roku. Ten temat na pewno będzie jeszcze wracał bez na nasze jądry. Nieraz. Tak. Dziękujemy serdecznie za wizytę. Naszym gościem był eurodeputowany Sławomir Kłosowski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Państwu Dziękuję. bardzo. Los Radioda.